80% inwestorów na giełdzie traci. I kilka tygodni temu robiłem film, w którym wymieniałem, moim zdaniem, najbardziej istotne powody właśnie tych strat. Ale stwierdziłem, że w sumie skoro w momencie, kiedy wszyscy stali w kolejce po rozum, mnie akurat nogi bolały i ja sobie siedziałem, więc może warto posłuchać kogoś bardziej kompetentnego niż ja. I tydzień temu czytałem ci fragment książki Phila Towna Czas wypłaty. I dzisiaj przeczytamy też fragment tej książki, oczywiście inny fragment tej książki, Czas wypłaty, Phil Town, w którym właśnie Phil opowiada o tym, dlaczego jego zdaniem większość osób traci. Najpierw przeczytamy sobie ten fragment, a później jak zwykle wyciągniemy z niego wnioski. A więc zaczynamy. Jeżeli ktoś ma moje wydanie, to może śledzić to razem ze mną na stronie 97. A jeżeli nie, to jest to znowu ten sam rozdział, bo to jest rozdział trzeci, tytuł rozdziału Pozbawione ryzyka inwestycje spełniające wymogi 3Z. Przypomnę tylko, że te wymogi 3Z, o których mówi tutaj Phil, to jest to, żeby firma miała znaczenie, posiadała zabezpieczającą fosę i miała dobre zarządzanie. To jest ta zasada 3Z. I to jest rozdział trzeci, podrozdział. Sygnały ostrzegawcze. Wielokrotnie ludzie zadają mi ostatnio następujące pytanie. Phil, rozumiem ideę 3Z i to, jak identyfikować znakomitą firmę, ale powiedz poważnie, skąd tak naprawdę można się tego dowiedzieć? Czy kiedykolwiek można być czegoś w 100% pewnym? Pomyśl o tych wszystkich, którzy zostali oszukani w ciągu ostatnich kilku lat, chociaż myśleli, że mają w portfelu dobre firmy. W takich przypadkach zawsze mówię, nie. Oni nie widzieli, spekulowali, nie inwestowali zgodnie z zasadą numer 1. Mam listę największych błędów, które popełniają ludzie inwestujący pieniądze. Każdy, kto kiedykolwiek poniósł poważną stratę, popełnił jeden z następujących poważnych błędów. Brak zrozumienia branży. Jeśli nie rozumiesz branży, najprawdopodobniej nie masz podstaw, by w nią inwestować. Załóżmy na przykład, że jesteś nauczycielem w liceum i jeden z twoich uczniów bez przerwy gada o firmie, w której pracuje jego tata. O farmaceutycznym gigancie. Niedawno czytałeś o niej w gazecie, ponieważ FDA, Agencja do Spraw Żywności i Leków, właśnie zatwierdziła jej nowe, wspaniałe lekarstwo. O branży farmaceutycznej nie wiesz jednak nic. Nie zażywasz nawet aspiryny, gdyż zawsze jesteś zdrowy. Ten nowy lek jest na schorzenie, o którym także nic nie wiesz. Za każdym razem, gdy próbujesz coś czytać o Big Farmie, zaczynasz się nudzić, gdyż w najmniejszym stopniu cię to nie interesuje. Tak, nie zajmujesz się przecież przedmiotami ścisłymi, tylko jesteś nauczycielem angielskiego. Czy powinieneś w ogóle brać tego typu firmę pod uwagę? Absolutnie nie. Trzymaj się od niej z daleka. Zbyt duży optymizm. Zachowaj ostrożność. Łatwo jest założyć, że wszelkie liczby, wielkie liczby takimi pozostaną. Wielkie liczby, jak dowiesz się z lektury kolejnego rozdziału, prowadzą do wysokich wycen, a wysokie wyceny mogą cię wpędzić w kłopoty, jeśli kumulujesz akcje. Znacznie lepiej jest być realistą i robić konserwatywne założenia dotyczące przyszłości. Brak prawdziwej zabezpieczającej fosy. Zabezpieczająca fosa może wprowadzić w błąd, lecz tu należałoby wrócić do kwestii takiego zrozumienia firmy, byś mógł odróżnić prawdziwą fosę od fałszywej. Coś, co wygląda jak fosa, może w końcu ulec pod naporem nowych technologii, związków zawodowych, nowych trendów i chwilowych mód lub zmniejszającej się liczby klientów. Firma, która produkuje maszyny do pisania, ma przed sobą ponurą przyszłość z chwilą pojawienia się komputerów. Tak samo wydawnictwo sprzedającemu encyklopedie książkowe trudno będzie konkurować z internetem, który za darmo dostarcza ludziom aktualne informacje. Niektóre firmy nawet nie udają, że mają zabezpieczającą fosę. Nazywam je oferentami towarów masowych. Są to spółki wytwarzające produkty, które mogą być bardzo łatwo kopiowane przez konkurencję. Jeśli masz sklep spożywczy, taki jak wszystkie dookoła, możesz konkurować jedynie ceną. Często występuje w programie Twój biznes nadawany przez MSNBC, który poświęcony jest problemom małych firm. Temat braku zabezpieczającej fosy nieustannie się tam powtarza. Ludzie inwestujący czas i wysiłek w biznes, który łatwo jest skopiować, prawie zawsze mają potem problemy. Jest to prawda, która dotyczy zarówno małych, jak i dużych firm. Nie wkładaj pieniędzy w przedsiębiorstwo, które nie ma prawdziwej zabezpieczającej fosy. Brak zainteresowania.
Jeśli nie przejawiasz pasji i entuzjazmu w stosunku do firmy, której akcję kupiłeś, to zachowujesz się tak, jak gdybyś nie był jej właścicielem. Brak entuzjazmu oznacza brak zainteresowania w przyszłości. Jednak jest to wielki błąd kupić firmę, a następnie o niej zapomnieć. Powinieneś być na bieżąco, by dostrzegać wszelkie pojawiające się problemy. Jeśli nie przyglądasz się zmianom, jakie zachodzą w branży i nie czytasz raportów kwartalnych, możesz później tego żałować. Jeśli rzeczywiście tak się stanie, będziesz mógł winić tylko siebie. Znaczące zmiany wymagają czasu. Dostrzeżesz je, jeśli zadasz sobie minimum trudu. Nie bądź jak ten durny manekin z filmu Austin Powers, który został przejechany przez walec drogowy jadący z prędkością 2 mil na godzinę. Zwracaj nieco uwagi na to, co się dzieje dookoła. Jeśli przyjrzysz się firmom, które ostatnio mocno podupadały lub w niektórych przypadkach w ogóle przestały istnieć, zauważysz, że wcześniej było mnóstwo sygnałów ostrzegawczych, informujących o tym, co się może wydarzyć. Przykładem jest AIG, ubezpieczeniowy gigant, który został wykupiony przez rząd. Prezes tej firmy został zmuszony w 2005 roku do rezygnacji. Był to silny sygnał ostrzegawczy. Gdybym wtedy miał zainwestowane pieniądze w AIG, nie miałem, gdyż branża nie spełnia dla mnie warunku pierwszego Z, to bym je wycofał, gdyż w takiej sytuacji również trzecie Z, czyli zarządzanie, budzi wątpliwości. No i teraz ten fragment ze strony właśnie 97, tak naprawdę od 97 do 100 sobie omówimy, ale zanim do tego przejdziemy, partner dzisiejszego odcinka, a partnerem tego odcinka jest firma XTB. Firma XTB, w której ja osobiście mam swoje konto brokerskie, głównie ze względu na to, że jeżeli handlujemy akcjami bądź ETF-ami, do 100 tysięcy euro obrotu miesięcznie prowizja wynosi 0%, więc myślę, że to jest naprawdę ciekawa oferta. Ja osobiście konto mam, nigdy żadnych problemów z nimi nie miałem, więc serdecznie polecam. A teraz to, co tygrysy lubią najbardziej, czyli wnioski z tego fragmentu. I tak samo jak tydzień temu, kiedy tydzień temu czytałem Ci fragment z tej książki odnośnie tej prezesa, jak rozpoznać dobrego albo złego prezesa i teraz tutaj w górnym rogu masz link do tego filmu, no to mówiłem tam o tym, że z nie wszystkim, co Phil Town pisze, się zgadzam. I tutaj jest dokładnie taka sama sytuacja. Z nie wszystkim się zgadzam i powiemy sobie też o tym, z czym się zgadzam i o tym, z czym się nie zgadzam. Od czasu do czasu nie będę patrzył na ciebie, bo tutaj mam notatki, więc nie chcę niczego pominąć. No i jeżeli chodzi o te jego powody, dla których większość inwestorów traci, no to on wymienił ich kilka. I tutaj mamy po kolei, patrząc na te sygnały ostrzegawcze, brak zrozumienia branży, zbyt duży optymizm, brak prawdziwej zabezpieczającej fosy, brak zainteresowania. I teraz sobie przejdziemy przez te wszystkie punkty. No, pierwszym jest brak zrozumienia branży. I tutaj pełna zgoda z Philem. To znaczy, moim zdaniem, zbyt wiele osób nie rozumie danej branży, kiedy wchodzi w jakąś spółkę. Moim zdaniem zrozumienie branży jest co najmniej tak samo ważne, tak samo istotne, jak zrozumienie samej spółki. No bo nawet jeżeli spółka jest interesująca, to pamiętajmy o jednej bardzo ważnej rzeczy. My jako inwestorzy tak naprawdę chcemy mieć zysk. I nawet jeżeli mamy interesującą spółkę, ale w słabej branży, to bardzo możliwe, że ta branża, spadki w tej branży pociągną tę spółkę za sobą. Zresztą tak samo było w przypadku chociażby banków. Ja często daję ten przykład, ale właśnie ze względu na to, że on idealnie pasuje. Kiedy były pierwsze wyroki TSUE odnośnie frankowiczów, oczywiście negatywne dla banków, no to banki zaczęły spadać. I zaczęły spadać tak naprawdę wszystkie banki, niezależnie czy miały tam duży udział kredytów frankowych, czy jednak nie. Więc tutaj te problemy branży pociągnęły też te banki, które z tym problemem tak naprawdę nie miały zbyt wiele do czynienia. Więc to jest, myślę, że bardzo istotne, że te problemy branży czasem mogą pociągnąć też problemy samej spółki. Więc tak samo jak interesujemy się daną spółką, warto interesować się też branżą. No i biorąc pod uwagę branżę, myślę, że warto czytać cokolwiek o tej branży, chociażby portale branżowe. Na przykład, jeżeli ja mam w swoim portfelu spółkę z branży budowlanej, a mam, to czytam na przykład taki portal jak Rynek Infrastruktury.pl. I to nie chodzi o to, że ja codziennie tam spędzam 10 godzin, ale wystarczy kilka minut dziennie, żeby zobaczyć mniej więcej, co w tej budowlance się dzieje. I tak samo właśnie ty powinieneś podchodzić do tego tematu, do tematu swoich inwestycji. Masz
spółkę z jakiejś tam branży, no to warto się tą branżą zainteresować. Oczywiście to mogą być jakieś fora tematyczne, to mogą być właśnie portale branżowe, to może być prasa, to może być na przykład, nie wiem, jakiś kanał na YouTubie właśnie branżowy. Ważne, żebyś wiedział, co się aktualnie w branży dzieje, jakie są te jej perspektywy. Też tutaj taka jeszcze jedna dygresja. Niestety, ale istotna jest polityka. Biorąc pod uwagę politykę, niestety, ale ona wpływa na gospodarkę, na niektóre branże, tak? Jeżeli mówimy, że w jakiejś branży wprowadzimy nowy podatek, na przykład, nie wiem, wprowadzimy podatek bankowy, no to banki wszystkie spadają. Jeżeli mówimy, że w jakiejś innej branży wprowadzimy jakiś nowy podatek albo jakieś nowe obostrzenie, jak na przykład, nie wiem, niedziele niehandlowe weszły, no to dla spółek typu CCC był to dramat i to była czysta decyzja polityczna, więc no tą polityką niestety, ale jako inwestorzy też powinniśmy się choć trochę interesować, zwłaszcza w tym roku 2023. To jest rok wyborczy, więc rok obietnic wyborczych z jednej i z drugiej strony, a myślę, że wielu z nas już doświadczyło tego, że taka obietnica rzucona w eter może naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo namieszać, jeżeli chodzi o wyceny spółek giełdowych. No, przykład niedawny, kiedy powiedziano, że wakacje kredytowe możliwe, że będą przedłużone na rok 2024, taka luźna wypowiedź bez żadnych konkretów. I nagle w ciągu jednej sesji z giełdy wyparowało 6 miliardów złotych właśnie ze względu na tę zapowiedź. Więc tutaj, no niestety, ale polityką też musimy się interesować. W tym zrozumieniu branży, no też zrozumieniu otoczenia politycznego w stosunku do branży jest moim zdaniem istotne. Więc to jest ten pierwszy punkt, o którym mówi Phil i tutaj absolutnie pełna zgoda. Kolejną sprawą jest, tutaj patrzę, zbyt duży optymizm i rzeczywiście to też jest istotne. Chociaż to mi się troszeczkę kłóci z tym, co czytałem ci tydzień temu, bo tydzień temu właśnie we fragmencie, o którym czytałem, on tutaj, ja wskazywałem na to, że nie zgadzam się właśnie z nim w tym aspekcie, że on bardzo mocno mówi o tym, że zakochanie się w takie spółce nie jest wcale złe. Także tutaj widzę troszeczkę takie niespójność. To znaczy z jednej strony jeszcze tydzień temu czytałem ci fragment, w którym mówił, że jak się zakochasz w spółce, to jest ok, a tutaj mówi, że jeżeli się zakochasz w spółce, to nie do końca jest ok. Ja się oczywiście zgadzam z tym, że jeżeli się zakochasz w spółce, to nie do końca jest ok, no bo wtedy nie jesteś w 100% obiektywny. No, oczywiście nigdy nie jesteśmy w 100% obiektywni, ale biorąc pod uwagę inwestycje, staramy się być jak najbardziej obiektywni, no a biorąc pod uwagę miłość do spółki, no to wchodzi tu coraz więcej emocji, co nie jest oczywiście pożądane. Też tutaj, jeżeli chodzi o jakby nawiązanie do tego, co czytałem tydzień temu, jeżeli widziałeś ten film, no to ja mówiłem tam o tym, jak rozpoznać właśnie dobry bądź zły zarząd. I tutaj odnośnie tego zakochania się w spółce też uważaj właśnie na te takie bardzo mocne plany prezesa. Oczywiście każda spółka powinna się rozwijać i powinniśmy chcieć tego, żeby spółka się rozwijała, ale czy to ma związek z rzeczywistością? I dokładnie to, co mówiłem ci tydzień temu, to znaczy, jeżeli mamy, nie wiem, sprzedaż na przykład na poziomie 1 000 000 złotych i rośniemy 10% rocznie, to jeżeli prezes mówi, że za 3 lata ta sprzedaż będzie na poziomie 10 milionów, to znaczy, że coś tam dziwnego musi się wydarzyć w tej spółce. Jeżeli on nie mówi nic o tym dziwnym, co ma się wydarzyć, to znaczy, że no może nie do końca to ma związek z rzeczywistością. Niestety, ale niektórzy prezesi spółek giełdowych są no lepszymi bajkopisarzami niż Brzechwa i Tuwim razem wzięci, więc na to tutaj trzeba zdecydowanie uważać, jeżeli chodzi właśnie o ten optymizm w stosunku do spółki. No i też jakby zahaczając o ten punkt optymizm w stosunku do spółki, nadmierny optymizm w stosunku do spółki, uważaj też trochę na różnego rodzaju fora internetowe właśnie odnośnie danych spółek. Tutaj bardzo często na takich forach, jeżeli spółka poszła, nie wiem, 5-6% do góry, to już mamy pełno komentarzy, że pociąg już odjechał, albo pociąg odjeżdża, peronowicze zaraz zostaną już na zawsze bez akcji, haha, i tego typu komentarze. No słuchajcie, taki komentarz ma wspólnego z merytoryką tyle, ile ja z baletem, więc niewiele. Więc tutaj na to myślę, że też trzeba uważać, no bo można sobie wyrobić nawet taką opinię właśnie na podstawie tych komentarzy, które, jak mówiłem, merytorycznie no, nie powalają. Kolejną rzeczą, o której tutaj mówił Phil, jest brak prawdziwej fosy zabezpieczającej. I to jest, myślę, że istotny fragment, bo to jest
Dosyć ciężko jest tutaj ocenić, czy fosa zabezpieczająca jest prawdziwa, czy rzeczywiście taka prawdziwa nie jest, tak? Czy mamy odpowiednie technologie, które pozwalają nam się uchronić, czy nie. No tutaj biorąc pod uwagę fosę zabezpieczającą, ja na przykład, pamiętaj o tym, że to, co mówię, jest wyłącznie moją opinią, nie jakąś rekomendacją inwestycyjną, ja na przykład uważam, że spółka Dino w tym momencie ma pewną przewagę konkurencyjną, pewną fosę zabezpieczającą, bo zauważmy, Dino głównie jest w małych miasteczkach i wsiach. I widziałem taki ranking odnośnie najtańszych marketów. Dino jest jednym z droższych marketów. Ale zauważmy, Dino zazwyczaj nie konkuruje z Biedronką czy z Lidlem, czyli z tańszymi marketami, tylko konkuruje z małymi sklepikami osiedlowymi, które z zasady, z reguły zazwyczaj są droższe od tych dużych marketów. Więc tutaj można powiedzieć, że to jest fosa zabezpieczająca spółkę Dino. No i oczywiście pytanie teraz, czy ona jest wieczna? No moim zdaniem wieczna nie jest, no bo jeżeli na przykład Biedronka będzie chciała wchodzić do coraz mniejszych miejscowości, a to moim zdaniem zaczyna się coraz mocniej, no to możliwe, że Dino przegra ten pojedynek, więc tutaj na przykład na to należy zwracać uwagę. To też nawiązuje troszeczkę do tego punktu, żebyśmy interesowali się branżą, że ta branża też jest istotna. Czyli to brak zrozumienia branży, ten pierwszy punkt, o którym mówiłem, właśnie tutaj, żebyśmy patrzyli też na to, co się dzieje w konkurencji. I właśnie taki przykład Dino, moim zdaniem w tym momencie mają tę fosę zabezpieczającą, ale jeżeli Biedronka będzie coraz mocniej wchodziła właśnie do tych małych miejscowości, to może się to odwrócić i to bardzo mocno na niekorzyść Dino, więc tutaj na to myślę, że należy zwracać uwagę. No kolejną taką fosą zabezpieczającą, może fosa zabezpieczająca, którą moim zdaniem nie jest fosą zabezpieczającą, którą wydaje się tylko taką fosą, jest przewaga rynkowa pod względem tego, że spółka jest duża. Rzeczywiście na pierwszy rzut oka, jeżeli spółka jest duża, no to jest bardzo dobra sytuacja dla danej spółki, może nie dla konsumentów, bo pamiętajmy, monopol dla konsumentów zawsze jest tutaj negatywny. Im więcej tych podmiotów, tym bardziej one konkurują. Ja wiem, że wielu polityków nie do końca zgadza się z tym i chce wszystko monopolizować. Moim zdaniem jest to krok w bardzo złą stronę. No ale tutaj, jeżeli mówimy o samej spółce, no to dla takiej spółki monopol oczywiście jest dobry. Z tym, że jeżeli nie mamy monopolu na rynku, tylko mamy podmiot, który po prostu jest największy, ale nie ma pozycji monopolisty, no często mówimy, że to też jest fosa zabezpieczająca. To zależy. To zależy, czy ta spółka dalej się rozwija, bo czasem jest tak, że te duże spółki nagle stają w miejscu, przestają się po prostu rozwijać i konkurencja je dosyć szybko dogania, a my jednak jako inwestorzy chcemy zarobić na tym, że jest coraz większa zmiana na plus w naszej spółce, że nasza spółka się rozwija, więc moim zdaniem taka pozycja silnego gracza na rynku wcale nie musi być zawsze tą fosą zabezpieczającą. Pytanie, czy spółka dalej się rozwija i na to myślę, że tutaj też trzeba zwrócić uwagę. No, biorąc pod uwagę inne jakieś takie fosy zabezpieczające, które niekoniecznie muszą być, to też w spółkach technologicznych dosyć często widzimy różnego rodzaju zgłoszenia patentowe i rzeczywiście mamy spółki, które mają bardzo dużo zgłoszeń patentowych. Pytanie, czy coś z tego wynika, bo tutaj mamy zabezpieczoną wartość intelektualną, ok, rozwijanie patentów to często jest kilka lat, ale pytanie, czy to nie jest taki spółka, która seryjnie właśnie rejestruje różnego rodzaju patenty, a tak naprawdę nic z tego nie wynika. Tutaj też myślę, że to bardzo ciężko jest określić, czy to jest rzeczywiście fosa zabezpieczająca, czy taka udawana fosa. No i taką myślę, że jeszcze ostatnią fosą, którą możemy tutaj wymienić, a która nie do końca jest fosą zabezpieczającą, moim zdaniem, tutaj oczywiście możesz się nie zgadzać, jak nie zgadzasz się, to pisz w komentarzu, jest liczba megawatów, jeżeli chodzi o chociażby farmy fotowoltaiczne. Bardzo często słyszymy, że jest jakaś firma, która jest właśnie w fotowoltaice i oni mają na przykład, nie wiem, 500 megawatów. No teoretycznie tak, tylko jeżeli ktoś się zagłębi chociaż troszeczkę w ten rynek, to wie o jednej bardzo istotnej tutaj rzeczy. Liczba megawatów tak naprawdę nic nam nie mówi. Mówi nam to, na ile megawatów mamy warunki przyłączeniowe. Czyli po prostu to, że my mamy ileś tam megawatów ogólnie, to może być tak, że po prostu dzierżawimy ziemię od rolnika i nic z tym nie robimy. I to już są potencjalne nasze megawaty. Ale bardzo dużo
tych potencjalnych megawatów odpada na warunkach przyłączeniowych. Czyli po prostu mamy, Tauron ma słup swój energetyczny i ja chcę się do niego przyłączyć. I się okazuje, że tam nie ma warunków przyłączeniowych. No, w niektórych miejscach nawet 90% tych wniosków kończy się odmową. Tutaj oczywiście zależy od jakiego, od miejsca. Więc na to też warto zwrócić uwagę. Dla mnie wiele spółek właśnie mówi, ile ma megawatów ogólnie. To nie jest fosa zabezpieczająca. Fosą zabezpieczającą jest to, ile mam megawatów z warunkami przyłączeniowymi, bo kiedy mam już te warunki przyłączeniowe, tak naprawdę no prawie nic nie może mi się tam wywalić. Już tylko no wystarczy, że poczekam na panele, które pewnie przypłyną do mnie z Chin. Oczywiście może być to jakieś opóźnienie, czasem może być na przykład drożej, ale mało rzeczy już może sprawić, że ta farma tam nie powstanie. Warunki przyłączeniowe są takim game changerem. I tutaj to jest też moim zdaniem taka fosa zabezpieczająca, którą no wiele, która jest dopiero od momentu warunków przyłączeniowych, a nie od momentu tego pierwszego, kiedy wiele spółek chwali się, ile to ma megawatów. Tak naprawdę, jeżeli ktoś ma 500 megawatów, możliwe jest, że na przykład z tego zrobi 100 megawatów farmy fotowoltaicznej, możliwe jest, że zrobi 1 megawat farmy fotowoltaicznej. To bardzo mocno zależy od warunków przyłączeniowych, więc to jest ten problem z fosą zabezpieczającą. No i jeszcze patrzę, ostatni punkt, o którym film mówił, to jest brak zainteresowania. I rzeczywiście myślę, że jest to dosyć istotne. Tutaj patrzę, co sobie wypisałem. No, musisz obserwować, co się dzieje właśnie w spółce i w branży. Trochę nawiązujemy do tego braku zrozumienia branży, więc tutaj te punkty moim zdaniem są spójne, ale należy pamiętać o tym, że ważne jest to, co się dzieje w spółce, ale też to, co się dzieje w danej branży. No i myślę, że warto też z grubsza oczywiście śledzić konkurencję, patrzeć, co tam się dzieje. No pamiętajmy o tym, że jeżeli chodzi o tę konkurencję, no mogą jakąś technologią nas wyprzedzić, tak? Jeżeli mamy, nie wiem, na przykład inwestujemy w spółkę farmaceutyczną i mamy drugą spółkę farmaceutyczną, która w tym momencie wynalazła lek, tabletkę, którą jeżeli weźmiesz, to nie masz żadnych chorób już nigdy. No to by oznaczało, że jeżeli nawet nasza spółka jest dobra, to i tak przegra rywalizację rynkową właśnie z tą drugą spółką, no, która zrobiła coś niesamowitego. Oczywiście przykład totalnie abstrakcyjny, ale chcę, żebyś zauważył, o co mi tutaj chodzi. Czasem jest tak, że nasz konkurent wymyśli jakąś technologię, która po prostu przewyższa technologię, która jest wykorzystywana w naszej spółce. Że nasz konkurent, nawiązując do innego punktu, zdobędzie jakąś fosę zabezpieczającą, więc warto też patrzeć na to, co się dzieje w konkurencji. No i to brak zainteresowania niestety, ale często przekłada się tym, że po prostu nie śledzimy, co się dzieje w spółce. Nie czytamy komunikatów spółki, spółka wypuszcza oficjalne komunikaty ESPI. Nie patrzymy, co się dzieje w branży, nie patrzymy, co się dzieje w spółce, nie czytamy sprawozdań finansowych. Sprawozdania finansowe to są liczby, ale to jest też część opisowa. Tam jest chociażby list prezesa do akcjonariuszy, bardzo często tam jest komentarz do wyników finansowych. Tam są różne też opisowe rzeczy, które myślę, że absolutnie warto znać. No i tutaj, jeżeli branża, tutaj Phil Town też o tym powiedział, jeżeli ta branża jest twoją pasją, tym lepiej. I rzeczywiście, jeżeli mamy jakieś dodatkowe informacje, oczywiście nie mówię o informacjach insiderskich, tylko jakieś takie dodatkowe, ze względu właśnie na to, że się interesujemy daną branżą, no tym lepiej, zdecydowanie tym lepiej. Jeżeli, nie wiem, chociażby jeździmy na tirze i jest spółka właśnie, do której my jeździmy, oni tam nas załadowują, przeładunek tam jest, widzimy, jak to wygląda wszystko też od środka, no to też jest dla nas jakaś przewaga konkurencyjna. Więc myślę, że jeżeli ktoś się interesuje daną branżą, tym lepiej. Oczywiście, no ktoś tutaj może stwierdzić, że skoro interesuje się daną branżą, no to może nie będę tak w 100% obiektywny. No to trzeba oczywiście wyważyć. No tutaj nie ma jakiegoś złotego środka, ale moim zdaniem, jeżeli interesujemy się daną branżą, to tym lepiej dla nas. I to są te punkty, o których właśnie mówił Phil Town w książce Czas wypłaty. Nie wiem, czy to ostatni fragment z tej książki, no bo przyznam, że kilka jeszcze ciekawych jest. Napisz mi w komentarzu, co ty sądzisz o tym, co dzisiaj powiedziałem, a za chwilę na ekranie będziesz miał film o tym, w jaki sposób założyć konto maklerskie, w jaki sposób kupić swoje pierwsze akcje i też je sprzedać, więc jeżeli jeszcze nie masz konta maklerskiego, to za chwilkę na ekranie pojawi się ten film. Ja bardzo dziękuję, standardowo samych zysków, cześć!